Dzień dobry, czysziczałem z tej strony. Patryk, witam Was. W ostatnim odcinku tego sezonu kariery Arkadiuszem Milikiem gramy z Mainz 05, albo OS. W sumie tutaj nie ma, ale to jest 05 chyba. W Mainz chyba grał jeden z Polaków, albo Polański, albo Perkis. Tak mi się coś zdaje, albo może nie. No i Augsburg tutaj wyrównuje na 1 do 1. 60 minuta nadal utrzymuje się ten rezultat tego meczu. Oczywiście tutaj Bobadilla, główny rywal Arkadiusza Milika strzelił bramkę. No i to spotkanie kończy się 1 do 1. Tutaj oczywiście jakieś takie drobne wiadomości, które nie są mi potrzebne. Nadal Arkadiusz Milik ma overall 69 gramy z Freiburgiem. No i tutaj już jest jeden do jednego. Naprawdę bardzo szybko te bramki wpadły, bo Boba Dilla w pierwszej minucie, a Hanke w trzeciej. Nie Jakieś drobne żółte kartki także się pojawiły. Mamy już prawie 40 minut. Pierwsza połowa dobiega końca, no i niestety Freiburg strzela bramkę, Hanke, drugą bramkę w tym spotkaniu. No i nadal ten rezultat gry się w Ten rezultat. Gry się powiększa, już niestety, bo Frejs strzela bramkę na 3 do 1 i wydaje się, że Augsburg, no niestety, przegra to spotkanie i tak się dzieje. Koniec 90 minut, no i tutaj trzeba sobie zasymulować, ponieważ będzie dalsze spotkanie z Hanowerem. 96, oczywiście, Arkadiusz Milik nie wystąpił w tym spotkaniu, bo po co wystawić młodego zawodnika, który może coś osiągnąć w świecie futbolu. No i tutaj gramy z Hanowerem, to jest oczywiście nadal Bundesliga, 9. Minucie tutaj z Augsburga, z Augsburga mój się dostaje żółtą kartkę. Chyba spotkanie wydaje się być dość wyrównane, bo 45 minut przeszło tak sobie, sobie, jak później strzela drugą bramkę. Dwie bramki naprawdę w, krótki, w krótkim odstępie czasu, 10 minut tam. No i Bobadilla także e, zdobywa gola honorowego w tym spotkaniu. 90 minut dobiega końca, przegrywamy niestety to spotkanie. Augsburg niestety przegrywa ten mecz, bo Badilla jedynym strzelcem e, w tym spotkaniu, jeżeli chodzi o zespół Augsburga. No i teraz gramy z macierzystym klubem Arkadiusza Milika, czyli z Bayerem Leverkusen. Ja mam, ja mam tam koszulkę nawet Bayeru Leverkusen, taką czerwoną. Nawet dość spoko dostałem na święto, tak więc nawet jeszcze noszę, to było już chyba z 3 lata temu. No i tutaj e, Morawek strzela bramkę na 1 do 0, później jeszcze Werner na 2 do 0, 60 minut, e, godzina czasu już za nami. Bayer Leverkusen jakoś nie, śmieszy, nie śpieszy się do tego, by wyrównać rezultat tego spotkania. No i 90 minut, 2 do 0, tak więc naprawdę bardzo się cieszymy. No i tutaj e, kolejne spotkanie to będzie z Boruss Bor Rosja, Mönchengladbach, tam występuje oczywiście Mark Andre Terstegen. No i tutaj Arkadiusz Milik dostaje powołanie na to spotkanie, tak więc bardzo się cieszymy w końcu, bo Badilla usiadł na ławie, musi odpocząć, a Milik, młoda krew, świeża krew, wejdzie no i pokaże to, co umiał oczywiście, to, co się nauczył w Augsburgu. Myślę, że to jest doskonała lekcja dla takiego zawodnika, iż wyjazd do Niemiec zagranie w Bajerze Leverkusen, potem w Augsburgu. Nie, naprawdę, no trzeba to przyznać. No i tutaj gramy spotkanie. Borusia, Mesie Glanbach gra z Augsburgiem. Tutaj zestawienie tego zespołu 4-4-1-1. Tak wygląda. No i tutaj moje, oczywiście moja drużyna. Jak się prezentuje Arkadiusz Milik z numerem 9? Będzie oczywiście na szpicy. No i zobaczymy jak to wszystko wypadnie. 4-1-4-1 taka formacja. No i rozpoczynamy to spotkanie. Miejmy nadzieję, że mój zespół jakoś podoła temu no Jarka już Milik tutaj w 50 minucie doskonałe podanie od jednego z jego kolegów, no i terstegen niestety kapituluje i tutaj jeszcze Milik poucza swoich kolegów jak mają grać, no i naprawdę fantastyczne odegranie. No i Milik strzela bramkę na 1 do 0. No i niestety to była jedyna taka bramka i jedyna taka akcja Milika, a później Bobadilla zmienił Polaka. No bo tam jakąś drobną kontuzję złapał, no i lepiej było nie ryzykować, by Milik pauzował albo coś ten deseń. No i wygrywamy to spotkanie 0-1, Arkadiusz Milik w 50 minucie strzela bramkę, no i dostaje ocenę 7-0, tak więc bardzo fajnie, już coraz więcej, już coraz wyższe te oceny dostaje. No i tutaj oczywiście te zadanie które zostały przedstawione przed Polakiem, w pewien sposób zostały zrealizowane, no ale niestety Arkadiusz Milik... Nie wychodzi na dalsze spotkanie, tutaj szalkę przegrywamy 0 do 1. Postanowiłem, że będę już szybko z, z, robił te mecze, żeby, żeby nie czekać. No i tutaj dostajemy powołanie na kadrę Polski żeby Arkadiusz Milik wziął udział w tam w meczach towarzyskich. No i zobaczymy, czy wystąpi w tych spotkaniach. No i Tutaj z Wolfsburgiem, z Wolfsburgiem zawsze przegrywamy już 5 do zera Tutaj Olicz z kompletowo tricka no i gramy z Bułgarią. Niestety Arkadiusz Milik nie dostaje powołania na to spotkanie. i tutaj Arkadiusz Piech, który jest naprawdę mega szybki. No i to spotkanie kończy się 1 do 0, więc naprawdę bardzo dobrze. Później gramy znowu z Chile. Po raz kolejny gramy chyba trzeci raz już z Chile. Arkadiusz Piech po raz kolejny z domu wyszedł. No i ta jakaś reprezentacja już coraz lepiej wygląda. No a tutaj było drobne symulowanie, no i to spotkanie kończy się 0 do 0, więc nasza kadra nie wygląda jakoś tragicznie. No i tutaj Arkadiusz Miejek coś tam było Nawet nie zdążyłem zobaczyć o co, o co tam chodziło No i gramy po raz kolejny z Mainz Niedawno graliśmy Ale w krótkim odstępie czasu Właśnie ze słabymi rywalami gra się szybciej No i tutaj 2 do 1 tak kończy się to spotkanie Werner się rozstrzelał Co chwila strzelał jakieś bramki No i spotkanie z Bayernem Monachium Oczywiście to jest ciężkie są spotkania z Bawarczykami No i tutaj Roman Pawluczenko Rosjanin wyszedł na ten mecz No i tutaj drobna symulacja 1 do 0 oczywiście dla Bayernu No i później 2 do 1 to spotkanie się kończy, Augsburg przegrywa ten mecz, no niestety mówi się, trudno, jedzie się dalej, lepiej by było gdyby Augsburg wygrał coś, bo jeżeli tak będzie szło, to spadniemy to na pewno spadniemy, no tutaj gramy z Hoffenheim 90 minut przed nami na pewno pewne są jakieś założenia trenera no i niestety znowu przegrywamy 2 do 1 no i to już jest pewnie gwarantowany spadek do tej pierwszej ligi, albo drugiej ligi, bo w sumie nie rozeznaje się jak to jest tam w Bundeslidze i w Niemczech. Ale gramy z Herton Berlin, tutaj gra z Ramos, który przeszedł do i do Dortmund, a propos. No i nie, nawet nie spojrzałem jaki był tam wynik, sorry bardzo. Później kolejne spotkanie, jak widzicie, naprawdę dużo jest symulacji niestety. Arkadiusz Milik jakoś nie może się wgryźć w podstawową, po, z podstawową jedenastkę Augsburga. No, i z Hamburgiem na szczęście remisujemy 1 do 1. Rudniewski nie strzelił Bramki. Kolejna symulacja, niestety. Ta, no, mówi się trudno. No, Arkadiusz Milik tutaj dostaje powołanie, a więc dostaje powołanie na no to spotkanie. Tak więc bardzo się cieszę, iż Milik wystąpi w tym meczu. No, to nie będzie jakiś straszny mój rywal. Braunschweiz na pewno będzie chciał wygrać to spotkanie, bo Augsburg to nie jest lider. Ba bardziej walczy o utrzymanie w lidze. No, i to jest oczywiście Bundesliga, Europark. E, Augsburg zajmuje 17 pozycję. Boże, aż 29 goli, strat. Tak więc no to jest ciężko naprawdę. E, no i przedostatnia pozycja. E, o, I taka formacja jest 4-3-2-1 dla mnie to wygląda trochę jak choinka świąteczna. E, no i Milik oczywiście wystąpi na szpicy, zanim będzie Werner, który na pewno będzie chciał dograć mu jakieś tam piłki, morawek. Tak samo wydaje mi się, że nawet z tymi kolegami już coraz lepiej się zgrywa Arkadiusz Milik. No, no i tutaj zobaczcie. in Kabramka. W dziewiątej minucie już tutaj Branszwajs podwyższa na 1 do 0 Później Arkadiusz Milik znacznie odległości próbował z lewej nogi Bo obydwie ma naprawdę mega silne No ale niestety się nie udało Później Milik biegnie sam na sam z, bramka, z bramkarzem No ale niestety broni to golkiper No i tutaj piękna asysta Arkadiusza Milika Doskonale dogrywa nagłówkę Swojemu koledze No i w 60 minucie wyrównujemy na 1 do 1 A więc spoko, naprawdę Arkadiusz Milik powinien Coś tam, jakieś lepsze noty dostać za to Że tutaj dobrze dograł Akurat sam raz na czółko no, i później zobaczcie jakaś szmaciarska bramka w 64. minucie, a więc nie, długo, nie trzeba było długo czekać, by Braunschweiz podwyższył nad wodę jednego. Arkadiusz Milik tutaj wbiega w pole karne, no i fauluje jeden z zawodników Braunschweiz, Arkadiusza Milika. No, i w 67. minucie, arbiter dyktuje rzut karny. No, i tutaj na szczęście mój kolega trafia z 11 metrów na 2-2. do 2. 90 minut za nami i tutaj myślę, że Arkadiusz Milik miał spory udział w tym spotkaniu, bo wywalczył rzut karny, a także miał asystę ocena 6-6, i 6, tak więc no nie jest jakoś najlepiej, ale to już jest przedostatnie spotkanie z Frankfurtem. Arkadiusz Milik oczywiście nie dostał powołania, bo nie mogło być inaczej. Formacja 4-2-3-1, taką formacją Frankfurt gra. No i 90 minut za nami, niestety na koniec sezonu Augsburg przegrywa ten mecz. No i tutaj wszyscy będą mi na pewno dziękowali, że Arkadiusz Milik dobrze chyba się zaprezentował, nawet w tym Augsburgu strzelił tam chyba trzy bramki. Na koniec sezonu no trzeba było się jakoś wczuć w niego, trzeba było zobaczyć jak będzie wypadał na tle innych, nie wypada jakoś najgorzej, nie wypada najlepiej, trzeba nad nim pracować, nadal 69 over, ale, ale jednak podskoczyło mu bardzo dużo tych różnych statystyk, tutaj niektóre założenia przez trenera zostały osiągnięte, no i akurat już Milik powraca do Bayeru, Leverkusen, tak więc zobaczymy czy znajdzie uznanie w oczach trenera Bayeru. No i to będzie na tyle, tak więc dzięki za pierwszy sezon szybko, bo szybko, tak więc dzięki, trzymajcie się, do następnego i cześć.